Nienawiść. Nienawiść zabija nas. Nienawiść niszczy nasze serce. Nienawiść także bardzo silnie nas ogranicza w naszym chyba podstawowym powołaniu. Powołaniu do bycia człowiekiem. I tak ja to wierzę, tak mi to wiara pokazuje. Jesteśmy cząstką Boga. Jesteśmy Jego dziećmi. Więc tak jakby w momencie, kiedy nienawidzimy, tworzymy dwa prawa, tworzymy dwa światy. Jeden staje się światem Bożym, w którym obowiązuje Jego prawo, prawo miłości. Natomiast inne reguły, inne prawa stosujemy do tych, których zaliczamy do tych, którzy nas nienawidzą, o których myślimy, że nas nienawidzą, albo o których po prostu, których nienawidzimy. Więc Jezus, więc to jest taki świat, w którym sami tworzymy i tak jakby siebie ograniczamy siebie w naszym powołaniu, bo tak jakby mówimy tak, dobra, ten świat Boży, o którym słyszymy, jest po prostu bardzo silnie ograniczony. Jakby nie wierzymy, że może on objąć cały świat. Nie wierzymy, że ma tą siłę, żeby także objąć tych, którzy są naszymi wrogami. Jakby odmawiamy mocy temu światu, siły, a jednocześnie wierząc w to, czy postępując w zgodzie z tym, stajemy się obywatelami takiego zredukowanego świata, który obejmuje tylko część ludzkości, który obejmuje tylko część ludzi. No właśnie, jednocześnie powstaje w nas konflikt, dlaczego stosuję dwa różne prawa w obrębie mnie samej. Dlatego Jezus mówi, przede wszystkim módl się za tych, których nienawidzisz, którzy są twoimi wrogami, o których myślisz, że ciebie nienawidzą. Módl się przede wszystkim za nich, dlatego że kochać bliskich, kochać przyjaciół wydaje nam się bardzo normalne. Wydaje się po prostu należeć, być takim czymś. Oczywiście wiadomo, że w tej miłości musimy zawsze wzrastać, do której potrzebujemy siły, żeby ona była pełna. Ale trudno mówić, żebyśmy potrzebowali się do tej miłości kompletnie zmuszać, żeby ona przychodziła nam z jakimś strasznym trudem. Natomiast miłość nieprzyjaciół, miłość tych osób, których myślimy, że są naszymi wrogami, jest czymś ogromnie trudnym. I dlatego tam przede wszystkim potrzebujemy naszego wysiłku modlitewnego. Jezus mówi, módlcie się także za nich, nie tylko o to, żebyście ich nienawidzili. Dlatego, że wtedy uznajemy w nich osoby, uznajemy w nich te osoby podobne do nas, będące cząstką nas. W tym momencie jednocześnie sprzymierzamy się z nimi. W tym momencie modląc się za nich, modląc się o ich dobro, poruszamy coś także w nich. I być może razem będzie nam łatwiej zwyciężyć tą drogę, bo może tamte osoby tak samo cierpią z powodu nienawiści do nas. Dlatego właśnie tak ogromne, ważne jest przekazanie miłości nieprzyjaciół. Dlatego, że inaczej po prostu ograniczamy świat miłości Bożej. Ograniczamy nas samych i żyjemy tak jakby podwójnym, tak jakby w rozdwojeniu jaźni, w czymś, co tak jakby jest jakimś maleńkim pokoikiem, który tworzymy, a nie całością. Tak to myślę. Będzie się ze mną zamyślić, dzielę się tym wspaniałym widokiem
I zawsze się tak zastanawiam na tych wszystkich wyprawach, kiedy cały dzień chodzę i nikogo nie widzę, a widzę takie fantastyczne pejzaże, do których dostać się i w których przebywać nie wiąże się z jakimś wysokim kosztem. Można naprawdę to zrobić za parę euro. Tak więc, a ja w tych pejzażach po prostu odzyskuję siłę, odzyskuję nie siebie i łatwiej mi nagrywać. Ale takim się podzieliłam. Spostrzeżenie na końcu. Cześć, podziel się ty swoim.